Halo. Dzień dobry, dzisiaj nagrywamy trening kontrastowy dla boksera. Zapraszam Was do nowego odcinku. Lecimy. Trening kontrastowy, w takim dużym uproszczeniu, polega na tym, aby wykonać ćwiczenie siłowe, a zaraz po niej wykonać jakieś ćwiczenie dynamiczne, tak? Czyli przykładowo, jak tutaj mamy, co za chwilkę Wam pokażę, przysiad, czyli ćwiczenie typowo siłowe, mieszamy z ćwiczeniem typowo dynamicznym, jakim jest skoki na boksa, tak? Czyli popularnie nazwany box jump. Tak? Czyli wykonujemy jedną serię przysiadu i od razu potem bez żadnej przerwy staramy się wykonać ćwiczenie dynamiczne. I w jakim celu wykonujemy w ogóle taki rodzaj treningu? Po pierwsze, wykonując ćwiczenie siłowe, pobudzamy do pracy tak zwane wysokoprogowe jednostki motoryczne, czyli takie włókna mięśniowe, tak, czy nerwy, które odpowiadają nam za produkcję siły i też szybkości. Później, wykonując ćwiczenie dynamiczne, tak jakby programujemy nasz układ nerwowy do wykonywania właśnie tych szybkich ruchów i uczymy go tego. Druga sprawa to taka, że staramy się nagromadzić tym ćwiczeniem siłowym kwas mlekowy w naszych mięśniach i w momencie wykonywania ćwiczenia dynamicznego przyzwyczajamy nasze ciało do pracy właśnie na tym wysokim zakwaszeniu mięśniowym, co często się zdarza na przykład podczas walki, gdy długo stoicie w gardzie, gdy już jest tam powiedzmy mija trzecia, czwarta runda, jeżeli na przykład jesteście bokserami i zaczynają Was palić mięśnie, to tutaj jakby staramy się usprawnić enzymy, które pozwolą nam neutralizować ten kwas mlekowy, po prostu szybciej wracać do homeostazy, co będzie się równało z tym, że nie będą Wam tak po prostu puchły ręce, barki i też będziecie szybsi, tak? Ponieważ produkcja kwasu mlekowego w organizmie upośledza produkcję szybkości. Trzeci aspekt to taki, że staramy się wykonywać to ćwiczenie dynamiczne, co pozwala nam tak mocno nie spinać naszych mięśni, tak? Czyli przywraca jakby naszym mięśniom elastyczność. Trening siłowy sam w sobie spina mięśnie, co nie do końca może być pożądane czy też komfortowe dla zawodnika strójkowego, czy też boksera, na przykład czy zawodnika kickboxingu. Można się czuć sztywny następnego dnia. Przy takim rodzaju treningu zazwyczaj notujemy troszkę mniejszą tą sztywność, ponieważ nasze mięśnie nie są bodźcowane tylko jednym rodzajem bodźca, tak? Czyli mamy też ćwiczenie dynamiczne, które troszkę bardziej wymaga luzu w międzyczasie od naszych mięśni. Także to są aspekty, które powinny Was zainteresować, a lecimy z tematem. Pierwszym ćwiczeniem, tak jak Wam powiedziałem, będą to klasyczne przysiady ze sztangą z tyłu, które mieszamy z skokami na boksa. Powiedzmy 4 serie, 8 do 10 przysiadów i ćwiczenie dynamiczne wykonujemy na mniejszej ilości powtórzeń, czy powiedzmy 5 powtórzeń, ale staram się zrobić ten ruch jak najszybciej. Drugim ćwiczeniem, jakie sobie omówimy, będą to wyciskanie hantli na ławce płaskiej, może być to również wyciskanie sztangi na ławce płaskiej i później ten ruch przekuwamy w ruch dynamiczny, tak? Czyli staramy się rzucić piłką przed siebie, czyli tak, płaszczyzna działania jest bardzo podobna, ponieważ płaszczyzna będzie równie istotna, tak? Jeżeli tam wykonywaliśmy przysiady w pierwszym ćwiczeniu, a jako drugie ćwiczenie wykonywaliśmy w skoki na boksa, więc też jakby męczymy nogi, płaszczyzna działania jest również podobna i to wtedy ma tak, powiedzmy sobie, największy sens, tak? Czyli jakby bodźcujemy tą samą grupę mięśniową i bardzo podobny ruch. Trzecim ćwiczeniem, jakim sobie wykonamy, będą to klasyczne rozpiętki, tak, czyli ruch będziemy odpowiadał ciosowi sierpowemu i również tutaj, tak, wykonujemy troszkę więcej powtórzeń ćwiczenia siłowego, czyli powiedzmy 10 do 12 ruchów na rozpiętki, no i rzuty piłką wykonujemy 4-5 rzutów na rękę, tak, czyli w sumie wyjdzie ich 10, ćwiczenie wykonywane jak najbardziej dynamicznie. Ćwiczeń oczywiście może być więcej, ale pamiętajcie, że jest to bardzo męcząca metoda treningowa, więc raczej tu nie zalecam ćwiczeń więcej jak 6 do 8, oczywiście połączonych w serię, w super seriach. Nie można przegiąć, jest to metoda troszkę inwazyjna dla układu nerwowego, więc z rozsądkiem. Jeżeli wykonaliście ten trening, dajcie znać w komentarzu, czy znaliście w ogóle taką metodę treningową, czy polecacie, czy testowaliście, a jeżeli nie testowaliście, to testujcie i napiszcie mi, jak ją odczuwacie. To tyle ode mnie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, tak, bo to pomaga mi się rozwijać i pozwoli mi jak najczęściej i jak najwięcej nagrywać dla Was filmów. Dajcie łapkę w górę, no i napiszcie w komentarzu, jaką metodę treningową, czy też jakieś sugestie, jeżeli byście chcieli, jakie odcinki mógłbym dla Was jeszcze nagrać. To tyle ode mnie. Dzięki. Cześć. To reżyser, proszę zaczynać. Akcja! Sztuki walki. Można, akcja. Poszło. Poziom pośpieszny z Warszawy Centralnej do Katowic odjedzie o godzinie 11:20. Proszę mi się nie spóźnić. Poszło. Ladies and gentlemen, train to the Warsaw, from Warsaw to Katowice.